Śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu muchy w jesieni. Przez sen wyciągam ręce, to mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności, w morzu
przez sen wyciągam ręce. To mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności. Proszę Państwa, Przemek Śledź, Przemek Śledzucha i Piotrek Woźny. Jest 26. Zaczynamy. Cudownie was widzieć po raz czwarty. Jesteśmy bardzo podekscytowani, a zacznę od tego, że patronem naszym jest cudowna firma promująca piękno, dr Irena Eris. Z wielką radością dziękuję za to. Czyli czwarty dzień Dekameronu. Dzisiaj nie tylko słowem, ale przede wszystkim muzyką będzie nam opowiadać swoje historie Gaba Kulka. Kochani, to co widzicie, to jest przygotowanie do rozmowy. To jest akcja pod tytułem Filip Woźniak, Woźniak i kobiety, ponieważ jest specjalistą w adorowaniu dam, nasz syn. Po raz któryś mu się to udało. Napisał przepiękny poemat o właściwie dla Gaby. Wręczył jej osobiście. No i generalnie stwarzał tam atmosferę głębokiego zainteresowania płcią piękną. Gaba była, Filip był zachwycony, ponieważ Gabriela osobiście przeczytała głośno jego poemat. A ja chcę powiedzieć tak, że można by długo mówić o tym, co Gabriela Kulka, co Gaba Kulka zrobiła w polskiej muzyce. Z tym, że zawsze jest to dosyć ryzykowne, ponieważ żeby nie stało się tak jak z chińską narzeczoną, że jak się chce ją obrzydzić, to należy przed jej pojawieniem się naopowiadać wszystkich najpiękniejszych możliwych rzeczy na świecie i rozczarowanie przy wejściu narzeczonej murowane. Dlatego ograniczę się do kilku najważniejszych rzeczy. Gaba Kulka. Po pierwsze, zdobywczyni Nagrody Fryderyka. Po drugie, nominacja do paszportów polityki. Po trzecie, bliska mojemu sercu Nagroda Mateusza. Miałem szczęście znać Mateusza Święcickiego, z którego działalności twórczej, ale także organizacyjnej, bo współorganizował program Trzeciego Radia dla jego największej świetności, ale też wiele innych nagród znacznych Gabie przyznano. Zapraszamy, może niech przemówi jej
muzyka i ona sama. Kochani, jesteśmy na żywo, jak wiadomo, ale piosenka, wideoklip Gaby jest odtwarzany. I dostałem ze źródła pewnego, czyli od Gaby dostałem ten materiał. Okazało się, że mam ostrzeżenie, że jest zastrzeżony i nie mogę go nadawać. Więc przechodzimy do rozmowy. Gabrysiu, cieszę się, że tu jesteś w naszym domu. Nie pierwszy raz. Nie. Z czego się cieszę, bo pewną zasadą u nas jest, że zapraszam do domu, tak jak to w życiu bywa, do domu się zaprasza przyjaciół. Jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Nawet jeśli ta przyjaźń nie jest tak kultywowana codziennie, bo to przecież nie od tego zależy. No przerwę między naszym pierwszym a drugim spotkaniem mieliśmy dość konkretną. To prawda, trwała ona kilka lat, ale cały czas patrzyłem z zainteresowaniem i serdecznością, co się z tobą dzieje. Aż w końcu przyszedł moment, że mam okazję cię zaprosić. Także do tej rozmowy, żebyśmy pogadali o naszych sprawach, ludziom coś opowiedzieli o tym. Zresztą w zapowiedzi opowiedziałem już o tobie, naszym widzom. W związku z tym nie będę cię peszył, opowiadając o twoich sukcesach. Oj, to dobrze, bo to są zawsze momenty grozy w momencie, no właśnie, kiedy mamy trzeba to być przedstawionym. Mamy tak samo, więc doskonale to rozumiem. I będę zadawał bardzo dziwne pytanie. Nie umawialiśmy się na to, o czym rozmawiamy.
będę zadawał dziwne pytania. Nie to, że jakieś strasznie niedyskretne czy co, nie o to chodzi. Chodzi o pytanie, którego, na przykład, nie wiem, czy ktoś ci zadał pytanie, dlaczego na twojej stronie internetowej zdjęcie, które ciebie prezentuje, to jest stylizacja na stary portret na ścianie, arystokratyczny portret, bo w historycznym kostiumie, czyli wprawdzie nie było, to chyba mundur nawet. To był mundur, w ogóle wydaje mi się, że mówisz o pewnym wcieleniu mojej strony, który nie wiem, czy jest chyba aktualny. Ja przyznaję, że dawno nie robiłam porządków na stronie. Widziałem to wczoraj. O mój Boże, coś musiało się wydarzyć na mojej stronie, bo jeżeli jest to portret, o którym mówisz, to może to być portret jeszcze z epoki, że tak powiem, epoki mojej płyty Hatrabit, bo ja wtedy miałam zdjęcia zrobione w takim mundurze, za którym jest pewna historia. On był trochę tak nie do końca legalnie pożyczony z teatru. Okazało się, że osoba, która w tym mundurze chodziła, nosiła jako kostium, jest fanem moim, co się okazało po fakcie i w momencie, kiedy zaprezentowałam swój album, na którego okładce również jestem w tym, że właśnie tutaj szamerunki, wszystkie ozdoby, to powiedziałam tak, czy poznaje pan ten mundur? Okazuje się, że... No, czyli że zawsze, było grane w tym mundurze. Zawsze coś z czegoś jest. Bardzo, tak, oczywiście. Ten mundur, dlaczego taka stylizacja? Pamiętam, że wtedy chodziły mi po głowie szereg takich stylizacji, które używały takich mundurów z epoki. Oczywiście Beatlesi, którzy zrobili pewną wersję takiej stylizacji przy okazji Sierżanta Pieprza, ale też myślałam o wykonawcach takich, którymi fascynowałam się w młodości, jak Adam Ant. Częściowo też Michael Jackson miał też taki moment, gdzie takie różne wdzianka z epoletami lubił wkładać, więc chodziło mi po głowie po prostu szereg takich odniesień plastycznych, które dla mnie były związane z muzyką, którą albo nagrywałam, albo starałam się nagrywać, więc stąd. Czyli rozumiem, że raczej z powodu podkreślenia swojego pokrewieństwa estetyczno-duchowego z tymi formacjami, niż jakieś, że tak powiem, dusza wojskowego. Militarystyczne zapędy. Nie, zdecydowanie odżegnuję się ani od współczesnych, ani historycznych jakichś takich fascynacji wojskiem. Bardziej chodziło o już przeniesione, to było z cudzych inspiracji tą stylistyką. No jedno tylko mogę powiedzieć, że ten portret okazale wygląda i bardzo, bardzo dobrze, że jeszcze jest. Muszę sprawdzić, co się dzieje na mojej stronie, bo wydawało mi się, że to już nie powinno się otwierać, ale... Otwiera się, widziałem. Napisane jest oficjalna strona. Dobra, musimy to sprawdzić, później porozmawiać. Musisz powiedzieć, na jaką stronę wchodziłeś, bo mi się wydaje, że tam powinno być coś zupełnie innego już od jakiegoś czasu. Ale cóż, temat do rozmowy dostarczył. Myślę, że to nie jest bada. Myślę, że to nic złego się nie stało. Tylko zaciekawiło mnie to. Zresztą w pierwszej chwili, jak na to spojrzałem, także miałem, tak jak ty, skojarzenie z Sierżantem Pieprzem. To dobrze, cieszę się. Czyli jeszcze w jednej sprawie jakby nam po drodze jest. Gdzieś tam to jest, jak wiadomo, Sierżant Pieprz to jest także moje marzenia o świecie, gdzie jeszcze były zamknięte granice, nie miałem paszportu i wyjeżdżało się do NRD. No, czasem zaprosili do Związku Radzieckiego. Także to były te czasy, i dlatego też zwróciło to moją uwagę. Ale tak, strój PAL 6, chociaż zawsze człowiek z jakiegoś powodu stylizuje się. Chyba, że jest bezmyślny. Ty nie należysz do osób bezmyślnych. Przeciwnie, wielokrotnie złapałem cię na... Na myśleniu. No to byłoby obraźliwe, to nie o to chodzi. Na błyskotliwości. Nie wszyscy to mają. Jesteś błyskotliwa. Dziękuję i bardzo. Interesująca. Choć delikatna bardzo. Is now a friend to the end, and this has
kolei w drugą stronę. Gdzieś równolegle do mnie rodził się polski skrzypek. Konstanty Andrzej Kulka. Chyba dokładnie jesteście z tego samego rocznika. I było dla mnie fascynujące, jak rozwijała się kariera twojego taty. A mówię o tym dlatego, nie żeby przestać mówić o tobie, tylko znajdę związek. Gdzie przez całe dziesiątki następne lat interpretacje twojego taty w tych dziesiątek czy setek utworów wydawały mi się imponujące. I do dzisiaj, jak to się popularnie mówi, jestem jego fanem. Czyli po prostu dla mnie skrzypek w Polsce to jest Konstanty Andrzej Kulka. Niczego nie umniejszając innym utalentowanym muzykom. Mnie akurat sposób opowiadania muzyką twojego taty bardzo, bardzo pasuje. Na pewno będzie mu bardzo miło, kiedy to usłyszy. Dziękuję, ale to zawsze zresztą tak uważałem i podkreślałem. Zresztą, tak jak powiedziałaś o tym człowieku, który występował w tym mundurze, twoim fanie. Tak, tu mamy także związek, może jeszcze bliższy, ponieważ twój tata doprowadził do dyplomu naszego syna, Mariusza. Tak, tak, oczywiście. To już jest bardzo mocny związek. No tak. Choć osobiście nie mieliśmy przyjemności się poznać, ale w każdym razie bardzo się cieszę, że mogę o tym porozmawiać. Mariusz zresztą dojrzał pod okiem pana Andrzeja. Jak woli? Pana Andrzeja czy pana Konstantego? W rodzinie zawsze Andrzej. Wiem, że tak plakaty koncertowe obiło. Zaczynają się od Konstanty, ale Konstanty to również był mój dziadek, tata mojego taty. Także, Właśnie, imię Konstanty w twojej rodzinie. Tak. Czy ty przypadkiem nie masz na drugie? Ja mam na drugie Konstancja. Tak. No właśnie. Także ten Konstanty, Konstancja się przewija i z racji z tego, że i ojciec i syn nosili to samo imię, to mój tata po prostu od dzieciństwa samego był znany pod swoim drugim imieniem Andrzej. No, większość imion, którymi się posługujemy, ma bardzo długą proweniencję, bardzo są stare. Konstantyn, rzymskie imię, starorzymskie. Nie mówię o Marii, Józefie. I znajdziemy tych imion setki, które są albo z Rzymu, albo z Biblii, albo z Grecji, tak. Albo jeszcze często dalej. Po różnych ciekawych perypetiach i zmianach. Ale teraz, z przyjemnością przypomniałem sprawę skrzypiec, twojego taty, naszego Mariusza, jego ucznia. Ale bardzo mnie interesuje, że wychowałaś się w domu, kiedy, jak się domyślam, dom pełen był sublimacji klasyki. To prawda, bo nie tylko tata, ale też moja mama pracowała przez wiele, wiele lat, całe swoje zawodowe życie w Filharmonii Narodowej, grała również na skrzypcach, także tutaj no, nie miałyśmy z siostrą wyboru po prostu. Kiedy przyszła pora na naukę, na podstawówkę, to obie poszłyśmy do szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Ale później już się różnie potoczyły te nasze... Nasza relacja do muzyki się różnie rozwinęła. I wydaje mi się, że to też jest dobre, że takie te wczesne wybory przynajmniej wtedy jeszcze nie determinowały wcale tego, co dalej będzie się taki, czym będzie się taki człowiek młody, mały zajmował później, czego będzie się uczył. A jak to było w domu? Jak zaczęłaś interesować się nie tylko klasyką? Od czego się zaczęło? A to znaczy, trzeba od razu powiedzieć, że że ten dom owszem był pełen klasyki i w różny sposób ta klasyka się przewijała przez nasz dom, ale to nigdy nie była wyłącznie klasyka. Mój tata również zawsze słuchał różnych rodzajów muzyki rozrywkowej, także jeżeli gdzieś podróżowaliśmy, to mieliśmy całe naręcze kaset, na których było wszystko od ABBY, począwszy po różne nagrywane z radia przeboje, no bo wtedy w jaki sposób, no,
dostępność płyt była różna, a tak naprawdę tata siedział często przy po prostu radioodbiorniku, miał nastawione po prostu nagrywanie na kasetę i nagrywał piosenki w różne popularne. Także ta muzyka tak zwana rozrywkowa, jak się o niej mówi, szeroko pojęta, zawsze była obecna i nigdy nie odczuwałam żadnego jakiegoś takiego wartościowania. Nie było w ogóle rozmowy o tym, że ta muzyka jest lepsza, ta muzyka jest gorsza. Było absolutnie jasne, że muzyka klasyczna jest zawodem. Jest jakby tą działalnością zawodową. Tata jeździł na koncerty, mama wychodziła wieczorem do filharmonii na koncerty i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy tak naprawdę nikt nie usiłował mi wpoić takiego rozróżnienia między sztuką wysoką a niską, jeśli chodzi o muzykę. I wydaje mi się, że to też zaowocowało tym, że ja zawsze czułam się bardzo swobodna w doborze tego, co sama słuchałam, czego sama słuchałam. I jakby nigdy nie było z tym problemu. Moi rodzice teraz, wtedy wydawało mi się to naturalne. Teraz jak sobie pomyślę, jakie ja muzyki, jaką muzykę prezentowałam swoją ulubioną moim rodzicom, bardzo cierpliwi byli. Teraz to doceniam. Czyli ominęło cię, bo znam takie domy, kiedy dosyć purystycznie się to traktuje i pełnie tego i nie tak było. Policyjnie nawet. Nie, w ogóle nie było. Nawet nie chodzi o to, że to nie było w jakiś sposób źle wartościowane. W ogóle nie przypominam sobie w ogóle takiej dyskusji na temat tego. Nie było nawet dyskusji pod tytułem, wiesz, ta muzyka też jest fajna. Po prostu nigdy nie nastąpiło taki moment takiego wartościowania. Po prostu, kiedy puszczałam na przykład jakąś swoją ulubioną piosenkę, w momencie, kiedy już sama wyszukiwałam swoją ulubioną muzykę, kiedy mogłam już sama kupić coś na kasecie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, ten odbiór nie zawsze był pozytywny. Czasem sprowadzał się do prośby, żeby trochę ciszej to poszło jednak, albo może to wyłączyć. Ale nigdy nie było powiedziane, że to w jakiś sposób jest... Nigdy to nie były represje. Nie, absolutnie nie. No to miałaś to szczęście, duże. Ale teraz rozumiem twoją swobodę w poruszaniu się w subtelnościach gatunkowych, bo co mi się podoba w twoim graniu, w twojej muzyce, ale powiedziałbym ogólnie w twoim opowiadaniu. Podoba mi się, że nie jest wprost. Że jest jak tryl na skrzypcach, wiesz, zawinięte. Że jest, nie jest jednoznaczne. Że jest niespodziewany akord, czy niespodziewana fraza. Niespodziewana akcentacja. Niespodziewane przyspieszenia i zwolnienia. To wszystko jakby działa trochę tak, jakby luźno frazować na skrzypcach. Wiesz, że gdzieś ci zostało, nie wiem, oczywiście zapewne można to na różne sposoby tłumaczyć. Ja to tak czuję, że to u ciebie ta swoboda poruszania się, tak jak powiedziałem, czy we frazowaniu, czy akcentowaniu, czy harmonicznego, wynika, jak widać, z tej swobody, którą miałaś w domu. Dziękuję. To jest w ogóle bardzo duży komplement. W czasie, kiedy mówiłeś, zaczęłam się zastanawiać właściwie, z czego to wynika, bo część rzeczy, o których mówisz, rzeczywiście jestem w stanie zidentyfikować nie tylko w piosenkach, które piszę, ale też w ogóle w sposobie, w jaki staram się pisać. I myślę, że po części wynika to na pewno to, że miałam dostęp do pewnej gamy muzyki klasycznej, w której te zabiegi nie są wcale tak rewolucyjne jak w muzyce popowej. Kiedy spojrzeć na nie wiem, wczesny XX wiek, to po prostu jest to abecadło, a kiedy ten sam manewr pojawia się w muzyce popowej, jest to progresja w ogóle niesamowite, co oni tam zrobili. Ale wydaje mi się, że to też wynika z mojego temperamentu, że ja po prostu dość szybko się nudzę. Mam coś takiego, że ja sama staram się utrzymać swoją uwagę, podtrzymać swoją uwagę. Także jeżeli coś jest zbyt monotonne, jeżeli nic się tam nie dzieje, nic nie jest pod włos, albo nie ma jakichś zakrętów, które może trochę zbijają z tropu, nie tylko słuchacza, ale też mnie jako wykonawcę utrzymują w jakimś takim stanie gotowości i uważności. Czasem mam wrażenie, że kiedy na przykład słucham swoich starszych piosenek, że
tych atrakcji jest tam trochę napchane za dużo. Mam czasem takie wrażenie, że tam momentami dzieje się za wiele i wydaje mi się, że jeśli jest jakiś jeden wątek jakby w moim rozwoju jako autorki piosenek, jest to, że jednak staram się z roku na rok trochę, może nie upraszczać, ale w jakiś sposób mądrzej wybierać te środki, że jednak to nie jest tak, że jak zrobię trzy rzeczy, to będzie lepiej niż jak zrobię jedną. Może wystarczy ten jeden zakręt, ale no. Ciekawy i tak dalej, więc to może być zaleta i dziękuję ci za to. Wydaje mi się, że rzeczywiście część z tych środków pochodzi trochę z muzyki klasycznej, częściowo z muzyki filmowej, którą też fascynowałam się właściwie od dziecka, ale część, to czasem też jest obosieczny miecz. To może być czasem też problem, z którym trzeba sobie poradzić. No tak, ale to dotyczy każdej dziedziny sztuki i każdej próby przełamywania stereotypów. Mhm. Zawsze można za daleko zabrnąć. Tak. Ale to nie znaczy, że nie mamy podejmować takich prób. Po raz pierwszy słyszałam tę rozmowę. Proszę Państwa, to jest wielka radość patrzeć na kogoś, kto pomimo wieku dość młodego przecież, tak wszystko dobrze rozumie, cudownie występuje i ma w sobie tyle skromności. To może jest w ogóle najważniejsze czasami. Gratuluję rozmowy mojemu mężowi i Gabie, czy też może Gabie i Tadeuszowi. No, proszę Państwa. Ale idziemy dalej. Przy okazji dostał ci się Gaby komplement. Dostał mi się komplement. Dziękuję ci bardzo. Bardzo cię proszę. Ale dziękuję przede wszystkim Gabie za tę rozmowę. Chcę powiedzieć tak. Wrócimy jeszcze naturalnie do Gabrieli. Chciałbym zrobić małe wspomnienie. Otóż na przełomie wieków z Jolą prowadziliśmy taki klub towarzysko-artystyczny w Staromiejskim Domu Kultury, gdzie gościliśmy wielu wspaniałych artystów, także zresztą z innych miast. W tym przypadku, który chciałbym Państwu zaprezentować, przyjechał jeden z filarów Piwnicy pod Baranami, Tadeusz Kwinta. I on też zreferuje nam pewien problem, ale o tym już w samym materiale ze Staromiejskiego Domu Kultury. Ja tylko powiem słowo o bzdurnych pomysłach na antagonizmy warszawsko-krakowskie. Nic takiego, proszę Państwa, nie istnieje i jest wymysłem jakiś głupot. W ogóle nie należy tego słuchać. Są fajni tu, fajni tam i niefajni tu, i niefajni tam. I Tadeusz Kwinta, nasz przyjaciel. Posłuchajmy po prostu pieśni Andrzeja Zawickiego, Elżbiety Kurylo w wykonaniu Tadeusza Kwinty z Lejzorka Rawicz-Szwanca. Co prawda nam z Tadeuszem, jak się spotkaliśmy 25 lat temu, to nawet nie przypuszczaliśmy, że po latach połączą nas stylowe, białe, czysto aryjskie loki. A więc Ilja Ehrenburg, Elżbieta Kuryło, Andrzej Zalecki, Tadeusz Kwinta najpierw zastanowi się nad tym, czy można zjeść jajo, które kura zniosła w sobotę. Tadeusz Kwinta. Można jajko zjeść, to zagadnienie jest zawiłe. Bo jeśli kura ma ochotę noszone wcześniej jajko znieść i ulży sobie tym w sobotę, czy takie jajko można jeść? Czy w szabas można znosić jajko? Czy ma je zjadać dobry Żyd? Uczeni
mają. Pewności jeszcze nie ma nikt. Posiłek to czy wykroczenie, racja czy grzech, kto powie mi? To dialektyczne zagadnienie, rozwiązać jakoś trzeba by. Talmudystów są, co mają wprost przeciwne zdania, i sto najniemożliwszych stron jest na ten temat do czytania. Dwie szkoły ciągle się spierają, ci mówią tak, ci znowu nie, więc jakie jest sobotnie jajo? Koszerne, drewne, kto to wie? Czy w szabas można znosić jajo? Czy ma je zjadać dobry Żyd? Uczeni ciągle się spierają, pewności jeszcze nie ma nikt. Posiłek to czy wykroczenie, racja czy grzech, kto powie mi? To dialektyczne zagadnienie, rozwiązać jakoś trzeba by. Dwie szkoły podzieliły kraj i każda broni swoich racji, a tyle różnych wokół jaj wymaga wciąż interpretacji. Dysputa ciągle nas rozdwaja i ostrzy argumentów nóż. Słusznie jest jeść czy nie jeść jaja, którego dawno nie ma już. Zapewniam was, że było tam w tym klubie naszym fantastycznie. Zresztą w każdym odcinku jakiś fragment i znakomitego artystę będę przypominał. Ale póki co zapraszam na dalszy ciąg rozmowy z Gabrielą, ale jesteśmy przygotowani na to, że może któryś z materiałów, choć już nie ma pełnych wideoklipów w naszej dyspozycji, nie będzie budził wątpliwości Facebooka i nas nie zablokuje. Zapraszam na rozmowę. Absolutnie naturalne jest, że nie wszystko ci się podoba, co, co zrobiłaś w przeszłości. To by było absolutnie dziwne. No właśnie, to jest tak, bo artyści się dzielą na tych, którzy jak chcą posłuchać dobrej muzyki, to włączają sobie swoją płytę. Aha. I na tych, którzy tego nie robią. Czyli oczywiście to jest pewne uproszczenie, ale, ale coś w tym jest. Po prostu zapaść się w samozachwycie jest bardzo łatwo, tylko po co właściwie? Trudno jest mi słuchać swoich starszych płyt, nie ze względu na piosenki, bo wiadomo, są to piosenki, które powtarzam dziesiątki razy na koncertach, więc ja muszę mieć dobrą relację z tymi piosenkami. I wiem, że ta relacja z tymi piosenkami jest zdrowa, skoro mogę te piosenki zagrać na nowo i na nowo, na nowo i nie czuję się tym w jakiś sposób, nie czuję, że się zużywają. Natomiast nagrania jest to dla mnie trochę co innego. Jest mi trudno słuchać jakby tych uchwyconych wersji i jakby wracać do tych wyborów estetycznych, które już zapadły w studio przy miksowaniu i tak dalej. Trudno jest mi tego słuchać. Natomiast w momencie, kiedy pracuję na przykład nad jakimś materiałem i mam na przykład kolejne rzeczy, nad którymi pracuję i które na świeżo zostały zrobione w studio, zostały jakieś właśnie w jakiś sposób zostały przetworzone, dużo wtedy słucham tych piosenek i jakby mierzę to, czy
czy są gotowe, czy to jest dobry wybór, tym ile entuzjazmu są w stanie we mnie samej wzbudzić. Później, kiedy ta płyta już jest gotowa, kiedy należy do przeszłości, bardzo rzadko wracam do tych utworów. No, nie dałoby się skończyć płyty, gdyby nam się to nie podobało. Nie, to, co robimy. Jeżeli nie wzbudzi w tobie emocji jako autorze, to dlaczego ma wzbudzić emocje w kimś innym? To nie ma sensu. Nie ma szans po prostu. No, jest skazane na porażkę. Jeżeli w jakimś chociaż stopniu sam się nie wzruszysz tym, co stworzyłeś, chociaż oczywiście jest to trudne, dlatego, bo już te emocje przerobiłeś. Tak, ale w jakiś sposób zareagować emocjonalnie, no to dlaczego ktoś kompletnie obcy miałby zareagować na to? No właśnie. Zresztą na scenie pytani artyści są zapewne, ty też byłaś niejednokrotnie pytana o to, co jest, jak coś 500 raz robisz. No bardzo dobrze, jak jest 500 raz. Super. No, dobrze, że jest 500 raz. To może jest coraz najważniejsze. Trudniej o ten 500 raz. Ale dobrze, że jest, po pierwsze. Tak. A po drugie, właśnie to wynika z tego, o czym przed chwilą mówiłaś, że jeśli piosenka jest żywa, żywa w tobie, to każde wykonanie jest nową emocjonalną prezentacją. Tak. Nie ma mowy o nudzie. Powiedziałaś także o tym, że coś, co było na początku XX wieku jako rewolucyjne, czyli no Strawiński, czy idziemy w tą stronę, prawda? Tak. Powiedziałaś, że tak naprawdę rewolucje to dopiero oj w roku. Chodzi mi bardziej o to, że tak naprawdę środki, które byłyby już absolutnie no, nie szokujące w muzyce klasycznej, teraz współcześnie, użyte na przykład w muzyce rockowej, nadal wzbudzają no takie, mam nadzieję, pozytywne, ale zdziwienie, więc, ale oczywiście wracając w ogóle do gatunków, wydaje mi się, że bardzo ciekawy moment w tej chwili nastąpił w muzyce niepoważnej, muzyce rozrywkowej, szeroko rozumianej, że właściwie gatunki troszeczkę wyczerpują się, wyczerpały się, właściwie nikt już w tej chwili specjalnie nie mówi o mieszaniu gatunków, co mnie w sumie cieszy, dlatego, bo dowodzi to temu, że właściwie młodzi twórcy przestają myśleć w ogóle w tych kategoriach, że założymy zespół i będziemy grali country, albo założymy zespół, będziemy grali jazz i teraz jaki wycinek jazzu i tak dalej. Jest w tej chwili takie bogactwo muzyki dostępnej właściwie z całego świata, że ludzie właściwie zaczynają grać, kierując się głównie własną wrażliwością, albo też na przykład jakimś takim artystycznym, muzycznym środowiskiem, w którym są, bo to też jest bardzo ważne. Jakby nikt nie działa w próżni, tylko po prostu każdy ma jakieś środowisko, jakąś tak zwaną scenę, jeżeli ma szczęście, wokół siebie. I to też kieruje wyborami artystycznymi. Ale cieszy mnie to, że ta taka metka gatunku przestała być tak naprawdę nawet dla wytwórni płytowych, nawet dla prasy muzycznej, przestała być, czy też dla mediów, bo trudno powiedzieć tych i prasa, mediów muzycznych, przestała być taka ważna. I to jest taki oddech, wydaje mi się, ulgi słychać w muzycznym świecie, że to przestało być taka hegemonia gatunku, gdzie trzeba się określić. Jaki rodzaj muzyki gracie? O mój Boże. Najgorsze pytanie, jakie można zafundować artyście. Tylko tu mamy pewien kłopot. Ponieważ nie wszyscy są przygotowani do tego, żeby odbierać muzykę, której nie potrafią nazwać. Nie emocjonuje mnie to specjalnie, tyle że chciałem powiedzieć o pewnym schematycznym działaniu, którego nie unikniemy w sytuacji komercyjnych. W sytuacjach komercyjnych, które z natury rzeczy wszystko musi być prosto przedstawione, tak, żeby działało. Musi to być komunikatywna informacja po prostu, komunikatywne. To musi być i w prosty sposób przekazywane. Jeżeli to się uda i taka jakaś jest ziarno prawdy w tej informacji, która pójdzie w świat, to super. Czasem niestety tak jest, że pierwszy opis, pierwsza recenzja jakiejś płyty, która pójdzie w świat, jest tym kamyczkiem, który później rozpoczyna lawinę i czy ona była w punkt, czy była kompletnie kulą w płot, to nie ma znaczenia, bo wszystkie kolejne już jakby są w pewnym sensie echem tej pierwszej. Tak. No i wtedy, ale czy to jest w naszej, pod naszą, nie kontrolujemy tego, więc co możemy zrobić?
Możemy tylko grać. To znaczy, jednego na pewno nie powinniśmy robić, przejmować się tym. Słusznie. Żeby zachować pogodę ducha i swoje robić mimo. Tak. Jest tak, że widzę Gabę Kulkę jako osobę z bardzo wyraźną osobowością. Osobowością. Coś mi polszczyzna mi szwankuje. No ale dobrze. Z bardzo wyraźną osobowością, z bardzo ciekawą muzyką. Dziękuję. Z interesującymi tekstami, w sensie, nie mówię tu o, porównując cię z Tuwimem czy Gałczyńskim. Och nie, nie róbmy tego, bo mówię, to się źle skończy dla mnie. Mówię to, nie, ale to w ogóle nie rozważam w takich kategoriach, tylko w kategorii jakiegoś osobistego wyrazu, twojej osobistej ekspresji, która w połączeniu z tobą muzyką, swoją muzyką i z tobą jest kompletna. Czyli ta wypowiedź twoja jest kompletna w tym sensie, że także opowiada o tobie i o twojej wrażliwości. Nie tylko przez dźwięki, ale także i przez słowa. Dlaczego wszystko jest tak proste? Jest tak proste, jest tak proste, jest tak proste. Proszę Państwa, bardzo poważne sprostowanie. To nie pan Zuckerberg chciał nas zablokować, tylko YouTube. Mam nadzieję, że nie będzie już takiej okazji, ale licząc na to, chciałbym zaprosić na jeszcze chwilę rozmowy z Gabrielą Kulką. Nie jest dla mnie tajemnicą, bo dałaś temu już wyraz kiedyś, że będąc dzieckiem chętnie słuchałaś Lata Muminków, tak, przy których miałem przyjemność pracować. To jest nie dość, że chętnie słuchałam, to jest jedna z moich ukochanych płyt dzieciństwa. Zresztą przy naszym pierwszym spotkaniu, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, to przyniosłam naszego starego, oryginalnego winyla. Mam go z twoim autografem, więc jest to dla mnie wielki skarb. To była jedna z moich ukochanych bajek. Zresztą musisz przyznać, jakby nawet, trudno jest zmusić kogoś, żeby chwalił siebie samego, ale musisz przyznać, że naprawdę w tej produkcji, włączając to w twoją muzykę, wszystko jest idealne. Obsada, scenariusz, muzyka, nagranie, piosenki, to jest, tej płyty da się słuchać po prostu na okrągło i ja nie jestem jedyną osobą, która w ten sposób myśli, bo kogokolwiek spotykam, kto dorastał mniej więcej w tym samym czasie, co ja, trochę wcześniej, trochę później, to wydanie Muminków jest po prostu takim sztandarowym momentem dzieciństwa mojego pokolenia. I miałam wielką przyjemność wrócić do jednego z tych utworów, do Kołysanki. Nagraliśmy razem z moim basistą Wojtkiem Traczykiem taką, jak sam wiesz, bardzo rozwlekłą i ambientową, można by powiedzieć, wersję. Transową. Transową, tak. Ale no, bardzo, bardzo mi się to podobało. Tak, jest to na płytę Kołysanki Ondyny, którą bardzo
naszym widzom polecam uwadze naszych widzów, bo jest to ciekawy projekt. No ale tak, Muminki w ogóle, no to jest cały świat, cały wszechświat artystyczny ja w tej chwili już. Nie wiem, czy ci wspominałem, w jakich okolicznościach pomysł się znalazł na Muminki. Otóż jechaliśmy z Warszawy do Wałbrzycha, w którym wtedy pracowałem. Zajmowałem się muzyką w tym teatrze. Jechałem z dyrektorem tego teatru i reżyserem Andrzejem Marczewskim. I po drodze zastanawialiśmy się, jakie by przedstawienie dla dzieci zrobić. Co by spróbować? Więc naturalnie przelecieliśmy przez całą klasykę. Przez Kubusię, przez Alicję, przez to wszystko, co jest standardem. Braci Grimm i to wszystko. I cały czas nam było, że tego pełno jest. I przypomniało nam się, bo to świeżo było, na rynek świeżo weszły książeczki Tove Jansson o Muminkach. I nie pamiętam, czy Andrzej, czy ja wtedy wpadliśmy, że istnieje taka książeczka o Muminkach, która opowiada o teatrze. O teatrze, bo przecież to jest właśnie... I tak pomyśleliśmy, że to jest to. O teatrze. Nie pomyślałam o tym. Ja muszę powiedzieć jedną śmieszną rzecz i tutaj rzeczywiście też okazało się po latach, że nie byłam odosobniona w tym. Ja na tyle wcześnie w swoim dzieciństwie słuchałam tej opowieści, bo najpierw słuchałam, a później dopiero czytałam książkę, że ja, podobnie jak Muminki, które trafiają do teatru, nie miałam pojęcia, że oni trafili do teatru. Dla mnie ta cała bieliźniarka i ta kręcąca się podłoga i te duchy pod sufitem, to było równie przerażające i równie niesamowite jak dla rodziny Muminków, bo ja wtedy w wieku, nie wiem, 5 lat, ja też nie miałam pojęcia, co to jest budka suflera. Lub rekwizytornia. Straszny, po prostu zaraz nas wszystkich pozabija. Więc kiedy... W trakcie właściwie słuchania, jeszcze w dzieciństwie, kiedy zaczęło mi świtać, że przecież to od początku jest jasne, że oni trafili do teatru, to było bardzo dziwne doświadczenie. W taki stopniowy sposób tak naprawdę przejść od niewiedzy do takiej myśli, że to jest od początku jasne, dlaczego ja tego nie wiedziałam, więc to było dla mnie bardzo ciekawe. A teraz, kiedy mówisz jeszcze o tym, że kontekst teatru był tak naprawdę jednym z powodów decydujących, to jest piękne. Przy czym no, natychmiast jak zajechaliśmy, zadzwoniłem do Bogdana Chorążuka i poprosiłem go, żeby przeczytał tę książkę. I szybko dosyć sprecyzowaliśmy swoje potrzeby. Jacy bohaterowie, jakie powinny śpiewać piosenki. Otwory, dokładnie. I Bogdan Chorążuk błyskawicznie zrobił teksty. Ja miałem też taką przyjemność w tym, że cykl powstawania tej muzyki to był tydzień. To jest niesamowite, że po prostu często takie naprawdę najjaśniejsze jakieś takie punkty artystyczne w naszych życiach właśnie przychodzą z takim, że to jest takie, nie powiem od niechcenia, ale jest takie łatwe i przyjemne. I nagle okazuje się, że jest coś, co gdyby włożyć, nie wiem, pół roku znoju w coś, to nie wyszłoby tak dobrze. Nie wyszło. Jest ciekawe. Pracowałem jeszcze przy wielu bajkach, ale żadna nie była tak lekka właśnie. Bardzo ci dziękuję. Jak się wam na świecie żyje, stare porzucacie miejsca, by gdzie indziej szukać szczęścia. Dokąd ciągle wędrujecie? Środkiem losu niespodzianek, których nie jesteście panem, odkrywacie tajemnicę.
życie. Dni są piękne i niczyje, kiedy jesteś łuczykiem. Błyskawica tańczy z gromem, ona włóczy kija domem. Włóczy kije, włóczy kije, jak się wam na świecie żyje. Włóczy kije, włóczy kije, jak się wam na świecie żyje. Stare porzucacie miejsca, by gdzie indziej szukać szczęścia. Kochani, zbliżamy się do finału naszego spotkania. Wzruszyłam się sama naszym przecudownym wykonaniem Włóczy Kiji. Chyba tak się odmienia. A Włóczy Kiji jest z Muminków właśnie. Tak. Państwo pewnie się domyśliliście, że to o takiego Włóczy Kija, o takim Włóczy Kiju i Włóczy Kijach jest piosenka. Ale nie ma się co rozmarzać na własny temat. Natomiast będziemy bardzo wdzięczni, jeśli państwo zajrzycie na to, co brzmi Patronite Tadeusz Woźniak. Dobrze to wypowiadam? Tadeusz Woźniak. On na witrynie Patronite. O, to jest ważne. Tam po prostu możecie wszystko jedno, jakimi grosikami, czy złotówkami, czy i tak dalej, wspomóc pracę. A domyślacie się państwo, że taka, jak to się obrzydliwie teraz mówi, produkcja nie może powstać za darmo. Będziemy wdzięczni za pomoc. To jedno. I zapraszamy na 15 listopada o 20 na następne spotkanie. Tym razem będzie to Mikołaj Trzaska, a póki co, Gabrysiu, bo wiem, że nas oglądasz, bardzo dziękuję za twoją wizytę w naszym domu i za naszą rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie ciebie i całą rodzinę. Dziękujemy państwu i do zobaczenia. Dziękujemy. Kiedy przyjdzie także po mnie, zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrze,
na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie tak, że mogę zegar mieć światła purpurowy, by mi zabewać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Płyną przede mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zewnątrz.